Hej, siemanko moi kochani, witam was bardzo serdecznie w 114 odcinku Pentagon Challenge. Więc jedziemy. Oczywiście dzisiaj dowiemy się, czego potrzebujemy po prostu do zakończenia tego sezonu. I też bardzo fajnie byłoby się dowiedzieć, kiedy my zagramy finał. Ale najpierw zobaczmy właśnie tabelę. Jesteśmy na pierwszym miejscu po 15 spotkaniach. Mamy już 3-punktową przewagę nad goniącymi nas Tigres. Tak znienacka tutaj wpadł na to drugie miejsce. Monterrey Chivas dopiero na miejscu czwartym, a America, oj, bardzo, bardzo słabo, dopiero na miejscu 16. Więc raczej oni nie mają szans na dostanie się do baraży tutaj. No to przejdźmy do kalendarza, może przypomnijmy sobie poprzedni fantastyczny odcinek, kiedy wygraliśmy wszystkie 4 spotkania, a było to 3-2 z Cruz Azul, następnie 2-1 z Pachuca, 2-0 z Jaguares i 3-1, najważniejszy mecz z Chivas w półfinale Ligi Mistrzów, 3-1. Dzisiaj zagramy sobie z Morelią w domu, z Atlasem na wyjeździe, to będą 2 ostatnie spotkania w lidze i następnie ostatni mecz w półfinale, właśnie rewanż z Chivas. Jeśli zobaczymy na kalendarz, to tutaj znowu mamy w przeciągu 5 dni, nawet 4 dni, ale nie no, 5 dni, 3 spotkania, więc oczywiście będziemy wyjebani kondycyjnie, ale byliśmy już nieraz taką serię meczów mieliśmy i daliśmy radę, więc dzisiaj postanowiłem zrobić tutaj nieco roszad w składzie. Ja wiem, że z Chivas będziemy potrzebować naszych najlepszych zawodników, ale ten wynik 3-1 daje bardzo, bardzo fajne pole manewru. Dlatego też dzisiaj Vidal w bramce, Abella od prawej w obronie, Treo, Birn, Olvera w środku, Romo z Rinconem na skrzydle prawym, Vasquez w środku, González na lewej, Moreno i na szpicy Luciano. Przechodzimy do tego meczu. Pumas Morelia, gramy w domu. Morelia tak też niespodziewanie na 7 miejsce tutaj wskoczyła. Oczywiście jesteśmy zdecydowanymi faworytami do zwycięstwa dzisiaj i też dlatego właśnie postanowiłem dać odpocząć naszym zawodnikom. Oczywiście oczekuję przedłużenia naszej fantastycznej pasy, oczekuję tylko zwycięstwa w tym meczu i ja wierzę, że taki skład, który dzisiaj przygotowałem, da nam właśnie zwycięstwo. Jeszcze Luciano udało nam się dobrze zmotywować. Oj, pierwsza ta akcja Treo niezbyt ciekawa. Jeszcze przed tym spotkaniem rozmawiałem z Henao, naszym, co ciekawe, najlepszym obrońcą, 34-letnim, i on powiedział mi, że chciałby porozmawiać ze mną o przejściu tam do jakiejś drużyny, jakieś tam słabiaki. Zapytałem się, dlaczego chcesz przejść do tamtego zespołu, odpowiedział, że, znaczy nie, zapytałem się, czy jest coś, co jestem w stanie zrobić, żeby cię zatrzymać w klubie, to on powiedział, że chciałby być po prostu, ależ akcja, chciałby być po prostu naszym najlepszym zawodnikiem, kluczowym zawodnikiem, żeby to od niego rozpoczynać ustalanie składu i tym samym podpisać z nim kontrakt. Oj, jest 1-0 dla Morelli, Eder Fuerte strzela nam bramkę. Tak więc my w tym momencie zachęćmy naszych zawodników do lepszej gry. Tam widzieliśmy Hector Moreno z moralem na poziomie tragicznym. Tak więc powiedziałem mu, że nie jestem w stanie tego zrobić, że nie będzie miał nowego kontraktu z kluczowym zawodnikiem, czyli tym samym chciał dużo więcej zarabiać. Ale zapytałem się go, czy da nam szansę jeszcze jeden sezon. Tylko że teraz nie wiem, czy to jest do końca tego sezonu, czy do końca następnego, ale powiedział, że spoko, że się zgadza. González, lecimy z akcją, Olvera. Olvera, dośrodkowanie, Luciano. Jeszcze Luciano łapie tą piłkę. Olvera na znowu dośrodkowanie, Romo. Moreno! Ale Moreno na spalonym tam ładnie. Ładnie Romo chciał tutaj uruchomić naszego lewego skrzydłowego, ale nic z tego nie wyszło. Romo właśnie przy piłce, González do Luciano, Luciano! I wiedziałem, że to będzie bramka, wiedziałem, że zawodnik z wykańczaniem akcji 16 wykończy tą akcję, strzeli bramkę i będziemy mieć bramkę. Tak więc jest 1-1, w tym momencie o 4 punkty wyprzedzamy Tigres, oni chyba przegrywają swoje spotkanie. Dobra, wciąż jeszcze mamy szansę to wygrać, chociaż mogłem powiedzieć, że jestem rozczarowany, tak więc jestem niezadowolony z obrony. Nie podobają mi się wasze akcje i nie grałeś tak źle, Luciano. Dobra, rozpoczynamy drugą połowę. Jeszcze możemy tutaj do nich krzyknąć,
w rozmowie motywacyjnej zacznijcie kombinować. I uwaga, ale jest 2 do 1 dla Morelli. A gdzie jest Tigres? Tigres 1 do 0 przegrywa z Ameryką, co jest bardzo dobrym wynikiem dla nas, ale tutaj jeszcze Monterrey będzie grało swoje spotkanie i ma 28 punktów, więc tutaj remis jest no minimalnym. Luciano, jest druga bramka, pięknie, Rincon z asystą. I Rincon właśnie teraz podbuduje swoją słabą, trzeba to powiedzieć, ocenę 6-4, właśnie już mu wskoczyła na 6-7, ale Olvera, najgorsza ocena w naszym zespole jak na razie. No i teraz mamy spokojną przewagę 4 punktów nad nawet Monterrey, którzy nawet jeśli wygrają swoje spotkanie, no to będą mieć 31 punktów. 60. minuta spotkania, mamy, oj, Moreno już tutaj bardzo poturbowane, więc w jego miejsce wejdzie Flores. No tutaj za tego Olverę, czy kogoś wpuścimy, no jest Gastelum, ale Gasteluma w następnym meczu będziemy potrzebować, czy nie, zrobimy tak, że Gastelum wejdzie teraz, Olvera jeszcze w następnym meczu zacznie od pierwszej jedenastki, a z Chivas właśnie zaczniemy sobie najlepszym składem, tak więc jeszcze tutaj komuś trzeba będzie dać odpocząć? Albo po prostu dać wejść, żeby w następnym meczu też zagrał? Nie, no chyba nie, chyba już nie. Gonzales to raczej na pewno nie będzie grał. No dobra, zobaczmy, będzie kolejna akcja. Czy to będzie akcja dająca nam zwycięstwo? Jest Rincon, traci piłkę. Yes! Bramka! Hat-trick Luciano, ależ niesamowita historia z tą bramką. Bramkarz, fatalne wybicie, dzięki czemu mamy hat-trick Luciano, ale Luciano już tutaj bardzo zmęczony, więc jeszcze mało lat. Martinez w jego miejsce. Niech się ogrywa. On ma teraz, znaczy w momencie, w którym patrzyłem ostatnim razem, miał jedną gwiazdkę potencjału, znaczy jedną gwiazdkę umiejętności i 5 gwiazdek potencjału. 3 zmiany już wykorzystane w naszej drużynie. No i mamy 34 punkty. No i no w sumie jeszcze nie ogłoszą nas mistrzami ligi, bo jeszcze Monterrey w sumie teoretycznie może nam zagrozić, jeśli wygrają to swoje spotkanie 16, to jeszcze tą ostatnią kolejkę mogą wygrać i teoretycznie zrównać się z nami punktami. Jednak jeśli my ten ostatni mecz, który już zaraz sobie rozegramy, zremisujemy, no to wtedy już nikt nam nie odbierze tego zwycięstwa. Ale pamiętamy, tam były baraże jeszcze, nie? Pamiętacie? W fazie otwarcia i myślę, że te baraże również i w fazie zamknięcia są. Tylko kiedy my je będziemy rozgrywać? Nie mam pojęcia, jak już tutaj niedługo zaczynamy wakacje. No nie wiem, chyba że po prostu zaraz będą te losowania i tak dalej, grup do baraży i sobie to rozegramy. No nie wiem, nie wiem, zobaczę. Dobra, tak więc teraz oczywiście dobra robota. Wygraliśmy, panowie, 3 do 1. Asysta Rincona, asysta Gonzaleza daje nam, otwiera nam właśnie bramki naszego napastnika, zapomniałem jak się nazywa. Luciano, właśnie Luciano, no i pięknie z hat-trickiem rozpoczął ten mecz. No a my po takim fantastycznym zwycięstwie przechodzimy do meczu z Atlas, które obecnie ma 16 miejsce, więc tutaj nie powinno być żadnych problemów. No ja już jestem gotowy na ten przedostatni, niby przedostatni, zobaczymy jak to będzie mecz w tym sezonie. I tutaj postanowiłem zrobić nieco takich dziwnych roszad, których możecie nie zrozumieć, ale już tłumaczę. Tak więc Andrade dzisiaj na bramce, bo chcę Vidala w doskonałej kondycji, w doskonałej formie na następny mecz. Na prawej Abella, troszkę podmęczony, no ale Risgarda potrzebujemy w doskonałej też również kondycji na następny mecz. Henao i Enriquez dzisiaj grają, ponieważ oni są zawieszeni na to następne spotkanie, ponieważ za dużo żółtych kartek nazbierali i Enriquez oraz Henao razem, więc dzisiaj ta para stoperów wystąpi. Olvera dalej na lewej stronie, w środku Vidal ze Scamillą, na prawej Vasquez osłabiony, tak więc będzie trzeba go zmienić w przerwie z Moreno. Moreno wiem, że też potrafi grać na skrzydle. Romo jako wysunięty rozgrywający, Flores na lewej i Martinez młody jako napastnik. Tutaj zobaczcie, no kondycja niektórych zawodników jest naprawdę słaba, ale myślę, że damy radę z Chivas osiągnąć i tak dobry wynik z niektórymi nawet podmęczonymi zawodnikami. Tak, chcemy wygrywać oczywiście, tutaj bez skrzydeł grają nasi przeciwnicy, ale no ta taktyka się raczej nie sprawdza, ponieważ w tym momencie
mają 16 miejsce w lidze. Aha, no jeszcze jedna fajna wiadomość. Monterrey w tym swoim 16 meczu, to zaraz będziemy mogli zobaczyć, zremisowali swój mecz, tak więc oficjalnie możemy cieszyć się no, z mistrzostwa ligi, ale tutaj jednak chyba będą te baraże i tam będzie walczyło się o mistrzostwo, tak więc mimo tego, że nawet zdobędziemy pierwsze miejsce w lidze, to i tak to w ogóle nie znaczy, że będziemy mieć mistrza kraju. Romo, Escamilla, jest akcja w 6 minucie, Romo traci piłkę, Escamilla jeszcze asekruje Martinez. No, Martinez mógł się nieco lepiej spisać i po długim rogu grać tą piłkę, a tutaj Enriquez po rzucie rożnym, ależ mieliśmy dobrą sytuację, ale tutaj zaraz lecimy dalej, chociaż strata piłki, dobrze utrzymują się przy piłce zawodnicy Atlas, ale tutaj Andrade też nie ma problemów z wyłapaniem tego, no trzeba to powiedzieć, słabego strzału napastnika gospodarzy. A tutaj znowu Atlas przy piłce, jest dośrodkowanie, jest Wigon Vázquez, no ale tutaj nawet przegrana daje nam to pierwsze miejsce, więc to jest właśnie taki mecz o złote majty. No i strzał widzieliśmy bardzo niecelny, a tutaj akcja Pumas, Escamilla, no nie był tam faulowany, piłka na Floresa, jeszcze Romo, piłka wraca do prawego obrońcy, na skrzydło, jeszcze raz Abella, Escamilla, Vázquez, no Vázquez, pamiętamy ten jego fantastyczny występ w pierwszy z Chivas, w półfinale jeszcze Flores, pięknie, znalazł tutaj lukę między obrońcami i po krótkim rogu koło zaskoczonego bramkarza zdobywa bramkę. Casanova kontuzjowany. A tutaj widzieliśmy, jak biegał. Każda chyba akcja zaczynała się właśnie od Casanovy. Martinez, słaba ocena, no ale to jest młody zawodnik. Ile on tam ma? 17-16 lat. Z bardzo dobrym potencjałem. Nava, ale bardzo dobrze również ustawiony. Andrade nie był zaskoczony w żadnym momencie lotu tej piłki. Koniec pierwszej połowy, no mamy tutaj przewagę już 8 punktów nad drugim miejscem. Tak, jak na razie gracie bardzo dobrze, potraficie grać znacznie lepiej. Tutaj też tak jest i tutaj również. Dobra, let's go. Romo faulowany przez Wigona, to mogła być żółta kartka, ale sędzia jednak jeszcze kontroluje grę, nie chce rzucać kartek, gdyż to może był dopiero pierwszy faul zawodnika Atlas. Jest akcja w 54 minucie, ale to akcja Atlasu właśnie, Manzo w polu karnym, Manzo do Nawy i Nawa nie miał żadnych problemów, nie wiem, z 3-4 metrów strzelił tą bramkę koło zaskoczonego Andrade. No Andrade też mógł wyprzedzić napastnika i po prostu złapać tą piłkę, no ale nie wiem, na co on czekał. No i mamy wynik 1-1. Tutaj słabe rozegranie piłki, Atlas, Henao do Martineza, Martinez ładnie sobie przyjął, oddał, jeszcze Romo, Martinez, czy będzie sam? Nie, jednak ma tutaj przeciwnika Casera, tam dobrze odbiera piłkę naszemu młodemu napastnikowi, jeszcze Vidal dobrze w driblingu, Martinez, strzela Martinez, ale w poprzeczkę, no nie fart naszego napastnika jak na razie w tym sezonie, jeszcze jest Camilla z Romo, Vidal, Olvera, dośrodkowanie, ale ono nie znajduje żadnego naszego zawodnika. 60 minuta, tutaj widzę, że Vázquez już osłabiony, więc w tym momencie Moreno wejdzie na prawe skrzydło. Kto tutaj jeszcze mógłby wejść? No w sumie reszta zawodników dobrze wygląda. Romo w sumie może grać, on tam nie będzie za bardzo grał. Jedynie to Escamilla, wiem, że będzie grał z tego składu. No Moreno będzie grał, ale on to tylko wszedł teraz na chwilę. Romo kontuzjowany, więc teraz wpuścimy Rincona, też osłabionego, ale Rincon też nie wystąpi w następnym meczu, więc możemy go tutaj poświęcić, jako mięso armatnie go rzucimy na ten mecz. No i jest akcja, Flores, koło dwóch zawodników z żółtymi kartkami. No i nie faulowali go, Rincon, Escamilla, tam na prawym skrzydle właśnie Moreno, ale sam chciał rozwiązać tą akcję i strzelił w obrońcę. Jeszcze Flores tutaj słabo kondycyjnie, bo został mocno poturbowany przez drużynę przeciwną. Escamilla do końca, ale no minimalnie się myli. Szkoda tej akcji. No i co, ten wynik jednak zakończy się remisem 1-1, chociaż jeszcze tutaj jest pół minuty gry. Rincon wyjaśnia z naszego pola karnego, ale jeszcze, uwaga, ale Andrade,
Andrade tym razem pewnie chwyta tą piłkę. Długie zagranie na nasze lewe skrzydło, właśnie Flores, jedyny strzelec bramki jak na razie w tym meczu. Czy jeszcze pokusimy się o gola? Nie, to będzie koniec meczu, więc w ostatnim meczu ligowym remisujemy, co oczywiście mi się nie podoba. Tutaj powinniśmy wygrać, tak więc piłkarze już usłyszeli o tym ode mnie. Dobra, no i co teraz? Co tutaj się dzieje? Atlas ratuje remis. Spore zainteresowanie, Pumas kibice chcą pogromu, Alvarez przed pojedynkiem z dawnym klubem, więc nie mamy żadnych faz zamknięcia tutaj, aha, bo jeszcze mamy kilka spotkań, tak więc dobra, teraz widzimy się, no już jutro w meczu, albo w sumie, nie, no dobra, bo jeszcze tam będę skład ustawiał, to widzimy się w meczu z Chivas. Lecimy dalej, panowie, lecimy dalej, więc ja już mam wszystko wyjaśnione, ćwierćfinał pierwszej ligi, czyli jednak będą te baraże, rozegramy 20, który to jest miesiąc w ogóle? Który to jest kwietnia, 20 kwietnia 2024 roku, a finał Ligi Mistrzów Ameryki Północnej rozegramy 24, czyli za równy tydzień w środę. No i za niedługo zobaczymy, kto będzie naszym przeciwnikiem, ale jeszcze to nie jest do końca przesądzone, że to jednak my wystąpimy w tym finale, no ale jednak trzymajmy kciuki. Skład, no to już zaraz przeczytam. Dobra. Więc tak, my wychodzimy. Vidal w bramce, Risgard na prawej obronie, na środku Treo, Birn na lewej Gastelum, w środku Godinez z Gonzalezem. Na prawej Vasquez, wysunięty rozgrywający Rincon, lewy skrzydłowy Moreno i wysunięty napastnik Luciano. Więc dzisiaj z Chivas przygotowałem drużynę do gry w obronie. Tak, macie gryźć trawę jeśli trzeba, no i to zaskutkowało świetną odpowiedzią naszych zawodników. No teraz niech to się właśnie przełoży na, niech to się przełoży na pozytywne wyniki, ponieważ też tak do końca nie ma co się cieszyć. Znaczy, no warto oczywiście tutaj podbudowywać zawodników przed meczem i w trakcie meczów, ale to nie oznacza od razu, że będzie pozytywny wynik. Jak dobrze śledzicie moje serie na Twitchu, no to teraz gramy we Francji, objąłem Lens, no i tam właśnie przed każdym meczem oni pozytywnie reagowali, a później no wpierdol zawsze był, a tutaj Risgard, Moreno, jest pierwsza bramka, bardzo szybko wychodzimy na prowadzenie, tak więc oni już tutaj nie mają szans, musieliby strzelić no cztery bramki, żeby o czymkolwiek myśleć, a tu Luciano w poprzeczkę na pustą bramkę. No ale to była ciężka piłka, miał obrońcę na plecach, pewnie jeszcze zbyt wysoko było zagrane to dośrodkowanie od Moreno. Jeszcze właśnie Moreno do środka, Godinez i mamy 2-0, no rozgromieni Chivas w tej Lidze Mistrzów. Może oni nie podołali kondycyjnie, może ich menadżer nie był tak błyskotliwy jak Kasi Zajebioza, który fajnie roszadował nasz zespół, pozmieniał te niektóre pozycje tak, że właśnie dzisiaj możemy wystąpić w bardzo dobrej kondycji oraz w bardzo dobrym ograniu. Tak więc finał, no to już możemy być pewni, że w finale wystąpimy. No i uwaga, 47 minuta, możemy być zadowoleni z gry naszego zespołu. No jasne, jestem bardzo zadowolony z gry naszego zespołu. No i druga połowa, Gonzalez. Moreno. Jest Rincon, Luciano, no ale co tam się stało, on chyba strzelał teraz, no ale to najwidoczniej był strzał niecelny, że i tutaj Los Angeles, zobaczcie, jest 3-0, więc to z Los Angeles zagramy, LA Galaxy. No to będzie też no, ciężki finał w sumie. No ale z tak grającym naszym zespołem, Możemy naprawdę daleko zajść, no w sumie już bardzo daleko zaszliśmy, bo tak z niczego w jeden sezon udało nam się z Pumas zrobić no najlepszą drużynę w Argentynie. Moreno. Co ja gadam, w jakiej Argentynie, kurwa, ale mi się pojebało, w Meksyku oczywiście, w Meksyku. Dobra, Sanchez strzela na 3-1, no pff, 4 bramki jeszcze, jakby strzelili. Oj, Godinez, czerwona kartka.
No i nie wystąpi w finale Godinez. Masakra. Więc dobra, Rincon tutaj zostanie przekierowany na środkową pomoc. No i teraz w dziesiątkę gramy. Jeszcze do końca tego spotkania zostało 40 minut, więc jeszcze sporo czasu. A teraz Moreno z Luciano z akcją. Luciano do Vasqueza. Vasquez chciał strzelać w asyście dwóch obrońców. No i widzieliśmy, jak to się skończyło. A tutaj Fabia, oj, to chyba poprzeczka była. Vidal nie interweniował przy tym strzale. No, uwaga. 60 minuta, jeszcze pół godziny gry przed nami. Dobra, tutaj nie dają z siebie wszystkiego. Więc mimo wszystko, zażądaj więcej. Musimy tutaj trzymać ten wynik. Chociaż no, 4 bramki. No, nigdy nic nie wiadomo, prawda? Tutaj 3 napastnikami teraz grają Chivas. Luciano, sam Luciano, no ale ten strzał kompletnie mu nie wyszedł. Chociaż i tak jeszcze gorsze strzały są, gdy nie opuszczą tutaj końcowej linii boiska i wychodzą na aut na przykład. Vidal nie miał żadnych problemów z wyłapaniem tego strzału. No a teraz ostatni kwadrans przed nami, no i możemy już się zastanawiać powoli, jak my to teraz zrobimy. No finał mamy za tydzień, ćwierćfinał mamy za chyba 3 dni. Luciano, pięknie, no Luciano teraz wychodzi na naszego głównego napastnika pod nieobecność De La Torre. Dobra, ale Moreno tutaj widzę, że możemy zmienić. Też fantastyczna ocena Moreno, więc Flores na lewe skrzydło bardzo osłabiony. Jeszcze zmienimy tutaj ze środka Gonzaleza, wejdzie Vidal. No i dobra, te dwie zmiany na ostatnie 11 minut. Zostawimy sobie jedną zmianę jeszcze w zanadrzu. No i zobaczmy. 79 minuta właśnie, nowych dwóch wprowadzonych zawodników. Też ta kondycja no jest nie najlepsza. No ale końcówka już tego spotkania i zaraz będziemy mogli zauważyć, jak się cieszą nasi zawodnicy z dojścia do finału. A w finale właśnie zmierzymy się z drużyną z Los Angeles, z Miasta Aniołów. O, tutaj jeszcze akcja, jakiś podryw Chivas, ale już dążyliśmy wrócić do obrony. Świetna jeszcze interwencja i możemy tak właśnie zauważyć. Cieszymy się, wielce się cieszymy z awansu do finału. No i jestem bardzo zadowolony. No 4-1 z Chivas, gdzie w meczu ligowym zremisowaliśmy z nimi u siebie 4-1. No i Godinez, no oczywiście, no niedobrze, że tą czerwoną kartkę otrzymał. No i tak właśnie, teraz mamy już potwierdzenie tego, że Pumas Los Angeles zmierzy się właśnie już za tydzień. Więc dobra, no teraz ogólnie teoretycznie moglibyśmy kończyć ten odcinek, ale zagraliśmy 3 mecze jak na razie. Moreno, dobra. Luciano chce porozmawiać o odejściu. Więc tutaj jeszcze muszą dograć się ostatnie mecze ligowe. A co tu się dzieje? Meksykańska pierwsza liga. Wygrana, no to mamy wygraną. A meksykańska, aha, faza otwarcia. No nie wiem, jak to jest porobione, no ale spoko. Mistrzami została Ameryka. No teraz ogólnie fajnie by było, gdyby mistrzami zostało Pumas, ale po tym ćwierćfinale, jeśli wygramy tutaj w Lidze Mistrzów, a no myślę, że wygramy i to będzie tylko jeden, a nie, jednak będzie mecz i rewanż, więc zobaczmy jeszcze, tak, jest rewanż później 1-5, no to zobaczmy w treningu, jak to będzie wyglądało. A jest, jednak przerwa międzysezonowa została odwleczona w czasie. No to co? Myślę, że w tym momencie możemy zakończyć ten odcinek. W następnym rozegramy sobie właśnie tutaj będzie mecz ćwierćfinałowy. Następnie nie wiem, ile to tam, 2 mecze były, czy po jednym spotkaniu ćwierćfinałowym? Pierwsza liga, ćwierćfinał. Nie, są 2 mecze, tak więc przed tutaj 20. Drugi mecz będzie 27. No to w następnym odcinku czekają nas 4 spotkania, najpierw ćwierćfinałowe, a później finałowe Ligi Mistrzów. No i tutaj
tego 1 maja. Jeśli uda nam się wygrać, odchodzimy z Meksyku i lecimy do Europy. Tak więc został nam jeszcze jeden odcinek, w którym dowiemy się wszystkiego. Tak więc ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za ten odcinek. Do zobaczenia w kolejnym. Trzymajcie się, mordeczki. Siemano!